mocy. Jest kilka ciekawych kwestii, na które fajnie byłoby może uzyskać kiedyś odpowiedź. Dobra, wyprzedzamy tego busika, chłopie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, to jest kolejny odcinek z ETS-a na promodach. Ale proszę państwa, tak jak obiecałem w odcinku z Bartkiem, kupiłem dzisiaj nową ciężarówkę. I to jest druga bodajże ciężarówka, w której ja będę przynajmniej druga jeździł. I w której są lusterka, zamiast lusterek są tablety po prostu, nie? Także jest to ten nowy MAN, TGX jakiś, coś takiego, 640 koni mechanicznych, przerobiony już na mój sposób. I co? I nawet środek sobie zrobiłem, widzicie? Relationship status, single taken tracker, oczywiście jesteśmy trackerem, zgrzewka wody jest, tablecik jest, portfel, telefon jest, Viking jest. Możemy ruszać w trasę. A gdzie dzisiaj wyruszymy? Jako że skończyliśmy w Trondheim, znanym nam, to może do przeciwnika naszych Polaków, rodaków w europejskich pucharach, czyli do Bodo? Bo oni chyba z Bodo Glimt, coś takiego, będą już trzeci rok chyba z rzędu polskie drużyny walczyły w kolejnych tam, nie wiem, kwalifikacjach jakichś do europejskich pucharów, to może w stronę Bodo sobie pojedziemy. Tylko teraz tak, trzeba znaleźć w Trondheim jakieś przesyłki i zobaczymy, gdzie one mogą być. Tu nie, tutaj nie, tutaj na dół. Tu nie, Lillehammer, to też nie to, to też nie to. Kurczę, czy coś w ogóle się trafi do Grongu. Okej, pojedźmy sobie do Grongu z serem. To z tego samego miejsca i tak będziemy musieli to odebrać. Jeżeli odcinek wam się spodoba, drodzy widzowie, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. I fajnie, że podoba wam się to, że co jakiś czas ten ETS jest, a ja mam nadzieję, że też wam się podoba to, że choćby ogarnąłem sobie teraz te promody, nawet udało się z Bartkiem ogarnąć jakieś odcinki z tych promodów, także też fajnie, fajnie wyszło moim zdaniem. Kupiłem w ostatnim odcinku tutaj, w sumie w ostatnim odcinku pomiędzy odcinkami, kupiłem sobie garaż w Trondheim, żeby móc się tutaj szybko przenieść też i żeby mieć już w tej okolicy coś na przyszłość kupionego. No jedziemy na Narvik. Z czymś mi się Narvik kojarzy, nie pamiętam z czym. Oslo się kojarzy oczywiście, Oslo jest dosyć znane. Ale Narvik, z czymś mi się Narvik kojarzy. Dobra, sprawdźmy w ogóle jak to wygląda, deska rozdzielcza jest. Faktycznie będzie to mocniejsza trochę ciężarówka chyba od DAF-a, którym jeździłem, bo to jest właśnie Manik, jak zresztą widać, bardzo mi się ten logotyp lwa podoba w Manie. No i będzie to trochę właśnie lepsza, szybsza ciężarówka z prostego względu, że no ma 640 koni, a tamten Dafik ile miał? Z 540 też? Coś koło tego chyba. Dobra, zjeść z ronda. Bardzo, bardzo chętnie zjadę. Moglibyśmy też nagrać kiedyś odcinek, jeżeli byście bardzo chcieli. No ale to wiecie, no trzeba byłoby dać znać faktycznie w tych komentarzach, jeżeli byście chcieli. Odcinek w stylu staram się jechać, ale to wtedy może już kierownicę bym podpiął faktycznie. Staram się zgodnie z zasadami ruchu drogowego jeździć, no bo nie ukrywajmy, ja przekraczam prędkość, ja jeżdżę czasem jak wariat, ale staram się jechać zgodnie z przepisami. To było całkiem spoko, szczególnie właśnie jak jeździmy na konwoju, czy po prostu na singlu, czyli mamy też inne ciężarówki, inny ruch uliczny, coś takiego. I też myślałem o czymś takim, tylko nie wiem, czy ja bym musiał jakąś grę zmodować, czy jakby to musiało wyglądać. Ale bardzo chętnie zagrałbym jakimś samochodem, bym się przejechał w tej grze. Szczególnie, kiedy mógłbym faktycznie kierownicę sobie podpiąć i na kierownicy w to zagrać, nie? Myślałem o czymś takim. Więc jeżeli by wam się podobały takie pomysły, to dajcie znać. Wiecie, te komentarze, nawet jak napiszecie 100 doła w komentarzu pod tym filmem, to będę bardzo zadowolony, bo to wiecie, jakoś tam karmi ten algorytm, można powiedzieć, więc a karmienie algorytmu na takich grach pomiędzy też powiedzmy seriami teraz, które są główne z Robloxa na tym kanale, bardzo pozytywnie sprzyja raczej, albo przynajmniej zabiera trochę negatywnego aspektu, nie? No bo nie oszukujmy się, jeżeli aktualnym algorytmem na tym kanale jest jednak Roblox. O kurczę, to wszystkie inne gry, ja pierdzielę, ej, dobry jest ten pojazd. To wszystkie inne gry troszeczkę cierpią na tym jednak, nie? Jak kiedyś na przykład BeamNG Drive było jako główną serią na kanale,
Tak wtedy ETS aż tak nie cierpiał, jak teraz powiedzmy może cierpieć. Dobra, ja na pierwszym zjeździe, to ja sobie zjadę już w prawo. Dobra, a teraz co? Czekajcie, bo ja w teorii... Dobra. Na rondzie w lewo? Pierwszym zjazdem na... Nie no, co wy gadacie? Jak pierwszym zjazdem na rondzie? Czekajcie, jak ja mam do tej firmy wjechać? Dobra, sorry. A, tu jest tunel jakiś, patrzcie na to! Ale nam turniej chciałem powiedzieć, ale nam tunel zrobili w Norwegii do firmy. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem. Okej, nowe miejsce. Ale takie właśnie miejsce, takie miejsca są ciekawe właśnie jak dla mnie do odkrywania w grze. Tak samo jak dzisiaj pierwszy raz na przykład wjeżdżałem w rynek u mnie w mieście samochodem i pierwszy raz tam parkowałem. W sumie drugi raz, no. Ale pierwszy raz także po rynku pojeździć bardziej w większej części. Także to zawsze coś ciekawego jest. Dobra, do Grongu bierzemy sobie ser. Syry bierzemy. Proszę bardzo, twoja naczepa jest gotowa, przejść do strefy załadunku. A tu jest, okej, dobra, robimy zawrotę. Ja oczywiście przypomnę, że ja gram na padzie, nie? Jak coś. Pytaliście się, czy czułość jest dla mnie dobra? Wydaje mi się, że trochę nie bardzo, ale wiecie, to raczej nie chodzi nawet tyle o czułość, co o to, że no ja nie ogarniam, nie? Ja mówię, ja ogólnie pada nie ogarniam. Dla mnie pad to jest trochę taka abominacja jednak. Ja na padzie faktycznie przez ostatnie 20 lat to ja grałem w FIFA, w NBA i ostatnio gram w jakieś gry, niektóre zręcznościowe z Flotarem i z Admirosem. Jak mnie zmuszają do grania na padzie, to gram na padzie wtedy. I to tyle, nie? Ja kompletnie nie ogarniam na padzie niczego więcej niż ruszanie troszeczkę lewo-prawo, o, lewą gałką, albo prawą gałką troszeczkę teraz tutaj. Także dosłownie to jest mój pik umiejętności korzystania z pada. Dwiema gałkami już w ogóle, tak jak tam mieliśmy jakąś grę ostatnio. To chyba olimpiada taka, gdzie trzeba było, kurczę, dwiema gałkami naraz, żeby cokolwiek zrobić w tej grze. No ja tak nie potrafię, po prostu. Dla mnie to jest kompletnie czarna magia, masakra. Dobra, próbujmy jechać. Do tego Bodo bym bardzo chciał podjechać, ale... Dobra, goście, ty jedziesz w prawo, bo jedziesz pierwszym na pewno. Pierwszym w prawo od razu, no i jazda. Zobaczymy, czy cię wyprzedzę. No niestety chyba cię nie wyprzedzę i to jest mój problem na ten moment. Ale ponoć tutaj w tych lusterkach miały działać jakieś systemy, które powinny pokazywać mi, że coś jest obok mnie. I teraz pytanie, gdzie to jest? Czy to na lusterkach faktycznie powinno być, czy gdzie to jest? Gdzie to się powinno pojawiać, bo było coś takiego. Chyba jak wypożyczaliśmy nawet, nie pamiętam, czy jak to elektryczne Renault nie wypożyczałem, to tam gdzieś to było widoczne? Kurczę, no nie pamiętam, powiem wam. Mam wrażenie, że większe te tablety były w Manie, którym jeździliśmy, niż w tym DAF-ie. Czy to na plus? Nie wiem. Ale wydaje mi się to być, powiem wam, całkiem fajna technologia, no. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajna technologia. Tylko właśnie problem prawdopodobnie zaczyna się w momencie, w którym coś się stanie, nie wiem, z oprogramowaniem czy z tym tabletem, który jest zamontowany. A mam wrażenie, że taki zwykły tablet może być bardziej narażony na jakieś uszkodzenia czy nawet softowe jakieś zepsucie niż zwykłe lusterko. Okej! Okay. Ty, jak ja mam ale to prze... Mieliśmy, nieważne, znajdę nową o wy dziady. Przejeżdżam tędy, ty. Nowej trasy. Sorry, ale zablokowali mi drogę, widzieliście? Jak ja musiałem przejechać, ty drogę mi zablokowali. Jakiś wypadek był. Co ty, panie, ja nie mogę sobie pozwolić na przejazd kolejnych kilkudziesięciu kilometrów. Ja mam świeże sery, wędliny i td. Normalnie do więzienia. To ja nie mogę tak sobie pozwolić na taką jazdę, na taką stratę w terenie do jazdy. No nie ma takiej opcji nawet najmniejszej. Ale sobie kurczę z nas, myślę, że sobie coś zrobią z nas tutaj. Wiecie co by było fajne jeszcze? Ale w sumie tego, nie dobra, tego przecież nie zrobią do ciężarówki. Kamera cofania.
tutaj jakby na przykład na tablecie jakąś kamerę cofania dali. No tylko z drugiej strony, jak to mają zrobić, skoro mamy naczepę? Chyba że kamera do cofania w momencie, w którym nie ma naczepy. Albo żeby w naczepach robili kamery cofania, ale pewnie to już za dużo też byłoby zabawy, nie? I też to by się jakoś musiało łączyć, nie wiem, po Wi-Fi? Ty, ale ja myślę, że za ileś lat jest szansa, żeby na przykład te naczepy były w ciężarówkach, jakby miały zainstalowane coś w stylu takich kamer, czy większej ilości czujników. I żebyśmy mogli to przez jakiś Wi-Fi, czy przez jakąś podczerwień, czy przez jakiegoś Bluetootha, a po prostu bezprzewodowo podłączyć jakby naczepę, podłączyć do ciężarówki, nie? Jeszcze tak bezprzewodowo. No chyba, że jakimś przewodem w sumie, nie wiem co oni tam podłączają, jak się podłącza ciężarówkę, może coś takiego jest nawet. I to przewodowe, to jeszcze lepsze by było w sumie. To by było całkiem fajna sprawa. I też te kamery wtedy z tyłu można byłoby sobie ogarnąć. Jakieś nawet takie, wiecie, małe, szerokokątne kamery, o. Też byłaby fajna sprawa. No powiem wam, że na przykład dla mnie kamera cofania w samochodzie to jest must have. Jak robiłem prawko, to w samochodzie nie miałem tej kamery cofania. W sensie była, ale była wyłączona na czas nauki. Ale jak już kupowałem samochód, to właśnie jedną z głównych rzeczy, którą chciałem mieć w samochodzie, to ta kamera cofania. I powiem wam, że ona się naprawdę, naprawdę przydaje. To jest po prostu ułatwiacz. Wszystko można zrobić szybciej, łatwiej, dokładniej. A można po prostu, wiecie, jak ktoś ma jeszcze taką manię, że musi się, że tak powiem, upewnić 300 razy, że wszystko dobrze jest, nie wiem, zamknięte, wszystko dobrze zaparkowane, czy jest linia widoczna, czy coś, to ja sobie na przykład czasem jeszcze odpalam właśnie wsteczny, żeby zobaczyć, jak sobie zaparkowałem, że na pewno te ileś centymetrów od linii, tak idealnie jestem, wiecie, ułożony samochodzikiem, także to jest fajna, naprawdę fajna sprawa. No ale dobra, lecimy dalej. Na razie dobrze się sprawuje, powiem wam, ten Dafik. I powiem wam, że jeżeli on ma te lusterka właśnie tabletowe i ma tych 600 koni, no to ja myślę, że jego mógłbym do top 3 samochodów tu wpisać. Nie dość, że pomocy prawdopodobnie i tak by się znalazł gdzieś w okolicy top 3. Bo oprócz tego 750, tam 730, tego Volvo i Scania. No to tak chyba 700 nic nie miało, tylko właśnie 600 coś były. Tak oprócz tej mocy, która jest już fajna, to jeszcze właśnie... Ty, ja bez świateł jadę, teraz spojrzałem. Ty, i nawet widać, że się to porusza tu po lewej, widzicie? Tutaj, o, widać jakie światła ustawiłem, koks. Dzięki temu w ogóle zobaczyłem, że świateł nie mam włączonych. Ja pierdzielę, ty, dobre, jak w Golfie w sumie u mnie, też po lewej stronie, tak. No, to wydaje mi się, że tę ciężarówkę też do top 3 wrzuciłbym, bo właśnie te tablety mi się bardzo podobają. W grze się nie zepsują, więc są fajne. Ale ciekawi mnie, czy jest na przykład rozwiązanie takie, że wozicie w razie W, szczególnie, że to jest ciężarówka, nie? Ona nie służy tego, żeby sobie pojeździć i macie, nie wiem, jeździcie sobie po mieście, w razie czego to naprawicie sobie ten tablet czy coś. Tylko żeby na przykład było jakieś miejsce, w którym w razie W można sobie przypiąć na szybko lusterka, nie? Coś w ten deseń, czy dałoby radę to zrobić, jakieś zapasowe albo coś. Trzymaj się. No bo właśnie tym bardziej, no mechaniczne uszkodzenie chyba łatwiej byłoby naprawić w zwykłym lusterku, niż jeżeli byłby jakiś fuck-up systemu, powiedzmy, w tych tabletach. Chociaż też nie wiem, na czym są postawione, nie, te tablety. Czy to tam jest jakiś Android, czy na czym to funkcjonuje, czy jakiś może Windows, czy... Jak to jest w ogóle zasilane, czy to jest po prostu z akumulatorów, czy wtedy musicie bardziej podładować akumulator, częściej ładować akumulator, jak to ma właśnie do zużycia prądu w takiej ciężarówce, mocy. Jest kilka ciekawych kwestii, na które fajnie byłoby może uzyskać kiedyś odpowiedź. Dobra, wyprzedzamy tego busika, chłopie. W tym busiku to tak wolno jedziesz, typie. Ty mnie nawet nie denerwuj, ty. Dobra, i na spokojnie dojeżdżamy powoli. 45 km, to jest dalej niż myślałem, powiem wam. Ale to chyba tylko dlatego, że trasa, którą jedziemy, jest... Wiecie, no nie jedziemy 140 cały czas autostradą, tak jak się w Polsce można jeździć. Tylko jeździmy jakieś o 90, tutaj setkę, tutaj wolniej. Jeździmy sobie po takim krajoznawczym bardziej terenie. Zresztą teren jest naprawdę piękny, z tego co widzę. Kolejne jakieś jezioro wielkie. Naprawdę ładnie to wygląda, powiem wam. Tylko byle się na jakieś teraz nie rozbić na jakimś zakręcie.
i byłoby bardzo fajnie. Dobra, cyk. Leciutko, cyk, leciutko. Oto to, proszę bardzo. I teraz tak, autokar trzeba wyprzedzić. Byłoby bardzo miło. Do Grągu 24 km, ale na to wychodzi, że my przed Grągiem będziemy oddawać towar, bo mamy trochę bliżej niż jest ten Grąg. Dobra, wyprzedziliśmy. Nasz klient spodziewa się dostawy lada chwila. Dopilnuj, żeby dojechać na czas. Chłopie, ja jadę przecież poza jakby... Ja przekraczam prędkość dozwoloną, żeby do tego Grągu dojechać zafajdanego. Więc ja nie wiem, jakbym miał się tutaj spóźnić za bardzo. To znaczy spóźnić się mogę, jeżeli dali mi za mało czasu na przykład. O, od co? Dobra, mamy zatankowany ten pojazd. Za dużo tutaj nie zużyliśmy niczego. Bardzo dobrze. Jedziemy pod wiaduktem teraz. W sumie tu jest część wiaduktu, a część mostu. Ty, jest coś takiego jak wiadukto most? W sumie most po prostu chyba. Oj, 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 oj. Czy się przepchniemy przez tę barierkę? Oby. Oj, ciasno tu jest. Tu jest ruch, jak rozumiem, raz z jednej, raz z drugiej strony, tak? Oj, to tutaj też, no jest nawet tabliczka. Nie jesteśmy za wysoko ustawieni. Dobra, to powiem wam, ten dojazd do Grągu to taki trochę straszny, jak jeździecie czymś dużym jeszcze. Ale są tu jakieś firmy w ogóle? Ten Grąg to istnieje na pewno, nie? Ej, jakie tu są te progi zwalniające z przejściami? To co chwilę, próg na progu. O, najgorzej, jak jest próg na progu. O, dzień dobry, witam. Czekajcie, ja sobie spojrzę tutaj. Co tutaj się dzieje? Aż sobie przejdę w tryb kamery, wiecie, muszę łapać takie miejsca, żeby sobie jakieś zdjęcia porobić później do miniaturek. Ale to światło mnie czasem denerwuje, powiem wam, że mam niefajne światło do miniaturek. I wolno to się porusza, kurde. Kurde, balans, to powinno być trochę szybsze. Okej, okay. o. No ale światło, no jakbym mógł światło jeszcze zmienić. A nie wiem, czy się da światło zmienić, ustawienia zdjęcia. Ty, da się, no nie mówcie, że mogę zmienić. Ty, mogę, a mogę ustawić, żeby światło było z innej strony w ogóle, puszczone. Ty, czekajcie, ja nawet nie wiedziałem, że tak mogę zrobić. Okej, okay. Światło jest bardziej z tej, to fajnie. Głębia ostrości, skupienie. Ty, głębi ostrości mogę. Siła, nasycenie. Ty, ja nie wiedziałem, że takie są suwaczki fajne. Regulacja świateł. No to nie, no tego może nie będę robił już. Ale ustawimy jakąś głębię ostrości. Ej, dobra, jednak można tutaj coś ustawić. To fajnie, fajnie, dobra, porobiłem parę zdjęć, idziemy dalej. Jedziemy z tą przesyłką, bo się zaraz na mnie zdenerwują bardzo, że stoję obok firmy i przesyłki mnie nie dostarczam. Dobra, dzień dobry, Balkan Trans. O, Tesla jakaś chyba przejechała. Dobra, ja tutaj przejeżdżam. Jakie domki fajne skandynawskie, bez kitu. Powiedziałbym, że to są domki skandynawskie, faktycznie. Zagrajmy bezpiecznie może. A, ty, ja teraz zrozumiałem, że tu na mapie się wyświetla, gdzie mam jechać. Ty, kurczę, ja tego w sumie nie zwracałem na to uwagi nigdy. Ale faktycznie tędy? Aby zaparkować automatycznie, wyznaję za utratę. Ty, ta, jak tu Lambo jakieś stoi chyba? O kurczę, pieczone. Oj, tu się wygiąć teraz. To nie będzie takie łatwe. Dobra, dobra. Oj. Lekkie, ale powiem wam, prawie się udało idealnie to zrobić, bym powiedział. Bardzo dobrze ogólnie nam się udało tu wjechać. Pokażę rezultat. 199 koron czeskich zgarnęliśmy. I dodatkowo do tego 241 expa. W ogóle mamy legendę aż do boskiego mistrza. Aż setny poziom uzyskam, to wtedy będę boskim mistrzem. Ale no do tego jeszcze trochę czasu zapewne upłynie. Czekajcie, ja chcę ten samochodzik jeszcze zobaczyć, który tu nam się trafił. I chyba powoli na ten odcinek będę sobie kończył, bo w sumie widzę, że już praktycznie 20 minut odcinka jest. A my sobie chyba kolejny jeszcze polecimy, właśnie z trasą do Bodo. Faktycznie, patrzcie na to.
Ale samochodzik my tu mamy. Tryb fotograficzny od razu wchodzę, robię zdjęcie. Patrzcie na to, o tutaj. Ale ty, na norweskich blachach nawet, panie. Bardzo porządny samochód tutaj stoi. W sumie jakby taka gra była, że z czymś takim pojeździć w ETS-ie? Może na modach można czymś takim w ETS-ie pojeździć. Też byłoby całkiem fajnie, nie? Dobra, no dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.